Ciekawe, że mam, witajcie kochani. Właśnie miałam jazdę z mężem. I jedziemy tu, prawo, lewo, prawo, lewo. I zatrzymam się, tu się zatrzymaj. I okazuje się, że idziemy oglądać samochody. Bo mówiłam wam, że ten duży się zepsuł i potrzebuje samochodu. Idziemy szukać samochodu. Mama, what? I like this color. Bringing memories. This is what you used to before I had the first car when they go from England. Oh, cool, it's even automatic. There's no price on it. I tak oto jak się można skupić na oglądanie samochodów, będąc tam z dwójką dzieci. Obydwoje je nosiliśmy, biegali, no, wszystko było w każdym bądź razie. Nie wiem, czy was to interesuje, ale porobiłam trochę zdjęć, jakie są ceny tych samochodów używanych w Anglii. Dostajesz oczywiście certyfikat, bo to taki komis, że tak powiem. Ja się na tym nie znam, wiecie. No w każdym bądź razie tutaj większość jest podobnych. Według mnie takie same samochody. No bo myślimy o czymś małym dla mnie, czterodrzwiowym, raczej automacie. No ja zasnęła. Pewnie na drugą drzemkę, a nie na nocne spanie. Jest godzina 6. No, byliśmy w tym salonie dzisiaj, czy w salonie. To jest komis samochodów używanych. I pomyślałam sobie, że po pokazaniu tych samochodów po prostu, że mam taki filmik w Indiach, jak zajrzeliśmy do salonu Suzuki i tam są w środku, w budynku nowe samochody, a na zewnątrz chyba używane. Tak mi się coś kojarzy. I jeszcze muszę wyciągnąć od męża, on dostał taki cennik cały tych samochodów, co oni tam mają na stanie. Nie wiem, czy on to jeszcze ma, bo ogólnie była taka sytuacja, że wszędzie w Indiach praktycznie proszą cię, żeby się zapisał na dał numer telefonu z różnego powodu, w sensie do kontaktu. A głównie chodzi o to, żeby oni mogli do ciebie po tym się odezwać i promować ci nowe rzeczy. I my oglądaliśmy te samochody z myślą o teściu, żeby kupić mu samochód automatyczny, no wiecie, automatyczny i ten, no wiecie, no, bez biegu. No, bo teściu ma tam problemy z nogą, no i po prostu byłoby łatwiej, on od czasu wypadku nie prowadził samochodu, no i w każdym bądź razie, no i tak mój mąż wymyślił już jakiś czas temu, bo my ogólnie chcielibyśmy mieć samochód w Indiach, a nie zawsze pożyczać od szwagra, no bo to tak głupio, że przyjeżdżamy na 2,5 miesiąca, braliśmy jego samochód, no w każdym bądź razie i także właśnie to tylko się opłaca, jak teściu będzie używał na miejscu, nie? No więc była taka przymiarka, no i mówimy, no to obejrzymy sobie w tym salonie. Ja nie wiedziałam, że tam jedzie. Mąż mówi, zaparę cię na wycieczkę. No w każdym bądź razie pojechaliśmy tam. No i był ten automatyczny samochód. On tam chyba był za 7000 funtów. Ten, co oglądaliśmy na tej głównej wystawie. Ale co ja chciałam powiedzieć, że no my nie kupiliśmy tego samochodu, prawda? Ale mąż zostawił swoje dane, w sensie numer telefonu. I Boże drogi, oni codziennie wydzwaniali z ofertami, z różnych salonów, że oni mogą przywieźć nam różne modele, że możemy przetestować i tak dalej. Naprawdę do dnia wyjazdu nie było, no może były dni bez, ale wiecie, cały czas się przypominali.
No, było to mega wkurzające, więc przemyślcie, zanim dacie komuś swój numer telefonu, bo to nie jest taki jedyny przypadek. To było najbardziej takie upierdliwe właśnie z tego salonu samochodowego, ale ogólnie, no, byliśmy w takim tym sklepie, co pokazywałam właśnie w takim tym krótkim filmie, te europejskie ciuchy w Indiach, które są bardziej indyjskie niż europejskie. W każdym bądź razie tam straciliśmy chyba z pół godziny, już stojąc przy kasie, bo chcieli, żebyśmy założyli tam coś a la konto stałego klienta, a my mówimy, że to jednorazowo, no i oni tam mówią, że ogólnie, no, że dużo tam byśmy zaoszczędzili i że nawet nie o to chodzi, że zaoszczędzone dużo, tylko że no, oni mają trochę tam płacone od każdego klienta, który się zapisze na tą listę subskrybentów, czy co tam, nie? W każdym bądź razie, no i są na bardzo, bardzo nachalnie, żebyś się zapisał. I w końcu to się skończyło tak, że chyba po pół godziny czy 40 minutach szwagierka znalazła jakąś swoją koleżankę, która ma konto i po prostu na to konto kupiliśmy. I to nie chodziło wcale, żeby dostać tę zniżkę, tylko żeby się odczepili, bo oni naprawdę nie chcieli jakby przejść dalej z transakcją, dopóki nie podamy swojego numeru telefonu i tam danych. No więc to było dosyć upierdliwe. Czy ja oczywiście nie wiedziałam na początku, o co chodzi, się wkurzałam, że tam się pół godziny kłócą o cenę czy co, a oni właśnie to załatwiali, że oni chcieli ten numer klienta. I to nie jest tak, że to jest obowiązkowe, ale właśnie no chcieli wymusić założenie tego konta, co było płatne. Teraz coś kojarzę, że było płatne za założenie, a potem się niby odbierało tam ten... wiecie, w punktach, w sensie, że potem się to opłacało, ale no, że to chyba przystąpienie było płatne. Nie tak jak powiedzmy w jakimkolwiek sklepie w Europie zbierasz punkty, a założenie jest darmowe, tylko założenie było tam coś odpłatne i potem... A to nie jest też jeszcze jeden taki przypadek, bo byliśmy jakby na takim placu zabaw, wiecie, takie te soft play, w sensie takie z kulkami, takimi pierdołami dla dzieci i to było w takim hotelu pięciogwiazdkowym, wiecie, z basenem na dachu i tak dalej. No i tam była też restauracja, kino, no i hotel. I oni mieli takie książeczki jakby czekowe, tylko z takimi voucherami. I tam było dużo tego, dużo tych zniżek i tak dalej. No ale na to, co my używaliśmy tylko ten plac zabaw tam i kino, no to nie było za dużo. No i ten właściciel, menadżer cały czas przychodził do mojego, żebyśmy założyli to konto. Nie wiem, jak przegapacił, ale kupiliśmy to konto. No nie było ogólnie bardzo drogie, ale ogólnie się nie opłacało, bo na to, co my używaliśmy, no to były chyba tylko 3 kupony, więc praktycznie... To jest roczne i tam wszyscy mogą korzystać w ogóle, ale restauracja jest bardzo droga, hotel bardzo drogi. Na ten basen tam chyba nie było osobnego wejścia, tylko trzeba być było gościem hotelu. I tylko do kina, a do kina nie było zniżek, więc tylko korzystaliśmy na tym placu zabaw. A i kawy były, ale kawy były tak drogie tam. Byliśmy raz na kawie, zanim założyliśmy to konto i chyba coś, szwagierka mówiła, że za 3 kawy zapłaciliśmy 15 funtów, więc na warunki indyjskie to bardzo, bardzo, bardzo drogo. No, i mój mąż kupił to konto, nie wiem, on tam coś mówił, że to nie było bardzo, bardzo drogie, tylko, że nie opłacało się w stosunku do tego, co zaoszczędziliśmy. No, w każdym razie koniec mojego gadania i pokażę wam, co nagrałam w Indiach w salonie samochodowym. The blue one is nice. Blue.
That is our thing. You can get the blue color as well if you want. This goes how you have the different stuff. Go up. Go to daddy. Huh? Hey, careful. Anaya. Anaya. Come here. Come here. Tutaj jest ten cennik od męża. Ceny oczywiście są w rupii i trzeba przeliczyć, że 100 rupii to 1 funt, ale powiem wam, że tutaj za dużo nie rozumiem, oprócz tego, że ceny są między tak 6 tysięcy a 12 tysięcy funtów. Wszystkie moje dzieciątka śpią, więc obejrzę sobie coś. Otworzyłam szafkę, wysypał mi się popcorn, pozbierałam, wziąłem sobie z podłogi, bo dopiero sobie umyłam. No więc taka moja sobota. Na razie, pa! Będziemy bakłażankę z przepisu teściowej. Jeszcze tutaj taka przebitka z niedzieli, kiedy to zawiozłam moją rodzinkę. Tak, ja prowadziłam 19 mili w jedną stronę, 19 mili w drugą stronę, a po powrocie mąż został z dziećmi, a ja pojechałam ze sąsiadką jeszcze do Bristol i pojeździłam 16 mili, więc no trochę narobiłam w ten weekend, bo tam do tego końca, bo też ja prowadziłam przecież. No to na tyle, na razie, pa!